Cześć, dzień dobry, zapraszam Was na pierwszy Vlogmas 2022. Witam się z Wami z auta, kompletnie nieogarnięta, ale nie zwracajcie na to uwagi, proszę, bo jeszcze trochę jestem chora i jakby plany dzisiaj od samego rana zmieniły mi się 3 razy, a nie śpimy już tak naprawdę od 4 rano, bo działo się, może Wam to później opowiem. Na razie zdążyłam odstawić Filipa do żłobka, bo jako jedyny jest jeszcze zdrowy, ale chyba nie zapowiada się, żeby był zdrowy długo, więc odstawiłam Filipa do żłobka, jadę jeszcze do Biedronki na zakupy i za chwilę wrócę z powrotem do żłobka, bo zapomniałam przez to nasze chorowanie, że w żłobku jest zbiórka różnych rzeczy dla zwierząt, dla schroniska w Zawierciu, jeżeli się nie mylę. No i oczywiście na ostatnią chwilę jadę po prostu do sklepu na zakupy i dla nas takie małe spożywcze, no i na coś dla zwierzaków, bo w zeszłym roku, nie pamiętam jak to było, ale kompletnie nic nie dałam na tą zbiórkę, bo chyba za późno się obudziłam jak zwykle, więc stwierdziłam, że w tym roku nie odpuszczę, no i muszę coś zwierzakom kupić. Jest 1 grudnia, zaczynamy Vlogmas, bardziej organizacyjnie, opowiem Wam wszystko po prostu później, a na razie lecę. Jestem już w domu i słuchajcie, nagrywam to u nas w sypialce i mimo tego, że już jest prawie godzina 9, to nadal jest ciemno jak nie powiem gdzie, ale mamy już 1 grudnia, zaczyna się okres, na który ja czekam tak naprawdę cały rok, gdy tylko wybije 1 stycznia, to ja już odliczam do grudnia i nie mogę się doczekać po prostu na ten okres świąteczny. I mimo, że ja świątecznie dzisiaj nie wyglądam, świąteczne mam wyłącznie w sumie tylko skarpetki, takie z tymi, z gingermanami, z tymi, z pierniczkami, pierniczkowymi ludzikami, to na przykład moje dzieciaki dzisiaj wyglądają bardzo świątecznie, bo chciałam ten 1 grudnia uczcić, aczkolwiek nie mają aż tyle rzeczy, żeby do 24 grudnia codziennie nosić coś świątecznego, ale na pewno te świąteczne ciuchy będą się w ich garderobie przez cały grudzień pojawiać, no i później pewnie jeszcze trochę w styczniu, może w lutym. Jeżeli chodzi o to, co aktualnie się u nas dzieje, to chyba mogę spokojnie powiedzieć, że choruję ja osobiście już 3 tydzień. Tak by chyba wychodziło, że jest to już 3 tydzień i jak widzicie mam zabandażowaną rękę, bo mam tutaj wbity wenflon, przez który mam podawany dożylnie antybiotyk, ponieważ tylko ten dożylnie w ogóle mi pomaga, to jest mój 3. antybiotyk, żeby nie było. Więc najpierw u nas w ogóle Filip chorował przez tydzień, był na antybiotyku, bo miał coś właśnie z zatokami, ja się od niego zaraziłam i miałam dokładnie te same objawy, katar, smarki, zaropiałe oczy, no dramat się działo ogólnie. Antybiotyk mi na to pomógł, ale pomógł mi wyłącznie chyba przez 4 dni, bo 4 dnia dostałam anginy ropnej. I o ile Filip poszedł później już w kolejnym tygodniu do żłobka, to ja byłam przeokropnie chora, przeokropnie połamana, do tej pory mnie jeszcze przytyka i mówię przez nos i w ogóle nie do końca zawsze się najlepiej czuję, ale już i tak ma mi się na życie
rewelacyjnie. Natomiast po mnie tą anginę ropną załapała Julka i Julka cały ten tydzień już do przedszkola nie chodziła, a od Julki załapał anginę Artur. I jesteśmy w tym tygodniu całą trójką w domu chorzy, aczkolwiek Julka z całej naszej trójki już jakby jest tak pełna energii i tak po prostu ją nosi, że ja już nie nadążam. Artur cały czas się źle czuje, ze mną już jest w miarę lepiej, więc jak tylko mogę, to ja się staram jeździć z dzieciakami, ale jakby wiecie, wenflon w prawej ręce nie pomaga. Ja też wyglądam jak wyglądam, bo dostałam pozwolenie, żeby się wykąpać jutro, jak już się pozbędę tego wenflonu, bo dostanę ostatni zastrzyk, więc jakby przepraszam za swój wygląd, ale nie to jest w tym wszystkim najważniejsze. Ogólnie, jeżeli chodzi o cały ten rok i ogólnie o nasze chorowanie, to jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to wiecie, że chyba nie było miesiąca, w którym ktoś z nas nie był chory, a tak rodzinnie, maksymalnie mocno chorowaliśmy w czwórkę w lutym, w sierpniu mieliśmy wszyscy COVID-a, no i teraz w listopadzie, no można powiedzieć, że końcówka listopada i ten początek grudnia, znowu byliśmy wszyscy chorzy, co prawda na raty, bo Filip zaczął, a Artur skończy, ale Filip też coś znowu posmarkuje i pokasuje i obawiam się, że to nie jest ta jego astma wczesnodziecięca, więc obawiam się, że za chwilę się okaże, że Julka pójdzie znowu do przedszkola, a Filip zostanie w domu, bo będzie przeziębiony. Taki sezon i jakby kompletnie się nie dziwię dzieciakom, że chorują, skoro mnie tak siekło. W każdym razie, jeżeli chodzi o nasz vlogmas, to ten odcinek będzie jeden z niewielu, który będzie pojedynczym odcinkiem. Tak naprawdę, bo jest to pierwszy odcinek. Każdy kolejny, który zobaczycie, będzie łączony z kilku dni, więc nawet się nie nastawiajcie, że będziecie u mnie widzieć vlogmasy codziennie, bo nie ma po prostu takiej fizycznie możliwości, żebym ja to wszystko codziennie ogarnęła. Za dużo rzeczy się w moim życiu dzieje, ale postaram się jak najwięcej nagrywać, żeby te odcinki, które będziecie oglądać na przestrzeni kolejnych tygodni, jak najbardziej Was interesowały, żeby Wam się podobały, żeby były jak najbardziej świąteczne. I jeżeli chodzi właśnie o sam vlogmas, to już postanowiłam, jeżeli śledzicie mnie na Instagramie, to już wiecie, chyba od 30 listopada, że ja przez cały grudzień chciałabym czytać tylko i wyłącznie literaturę świąteczną. Mam na swojej półce aktualnie 3 książki, których jeszcze nie przeczytałam z literatury świątecznej, od Natalii Sońskiej, więc to są pierwsze 3 książki, które idą na jakby pierwszy strzał, ale mam nadzieję, że zabiorę Was na takie książkowo-świąteczne zakupy do Empiku i tam sobie jeszcze kilka tytułów kupię, bo jednak 3 książki na prawie większość grudnia, no to trochę mało, bo liczę, że jednak tych książek uda mi się całkiem sporo przeczytać. No i te książki będziecie na bieżąco widzieli we vlogmasach. Chciałabym, żeby to były właśnie też takie reading vlogmasy, czyli żeby tych książek się tutaj trochę przewijało. Ja na bieżąco będę się starała Wam o nich coś opowiadać albo po przeczytaniu danej książki zrobić Wam taką mini recenzję. I możecie się spodziewać, że w tym miesiącu nie będzie podsumowania czytelniczego listopada, bo chciałabym, żeby książki, które przeczytałam w poprzednim miesiącu, pojawiały się w co którymś vlogmasie tak dodatkowo, żeby wiecie, nie zawalać jednego odcinka vlogmasu jakimś podsumowaniem czytelniczym z 6 książkami, tylko żeby te podsumowania, ten wrap-up był rozdzielony na kilka odcinków, żebyście mogli usłyszeć na przykład w jednym vlogmasie o jakiejś książce, którą aktualnie czytam, jakiejś świątecznej nowości, a z drugiej strony, żebyście usłyszeli o jakimś tytule, który właśnie w listopadzie przeczytałam, żebym mogła troszkę więcej Wam na jego temat powiedzieć, ale żeby znowu to nie zajmowało większości odcinka vlogmas. Dodatkowo wiadomo, będzie dekorowanie domu, będzie dekorowanie choinki, ale to raczej w drugiej połowie grudnia, bo wątpię, żeby mój mąż zgodził się, żeby choinka stała już od dzisiaj. Zresztą w tym tygodniu my nie jesteśmy zdolni do robienia jakichś takich nadzwyczajnych rzeczy, więc to kompletnie odpada, chociaż marzy mi się, żeby choinka stała u nas już od 1 grudnia, ale to jeszcze na przykład nie w tym roku. Na pewno chciałabym Was zabrać na jakieś świąteczne zakupy pod kątem dekoracji do domu.
bo mam bon do wykorzystania w Home & You, który już długo się za nami ciągnie i za chwilę nam się po prostu unieważni. Skończy się jego termin ważności, więc wypadałoby coś kupić do domu, a skoro jest okazja, a widziałam w Home & You całą masę super rzeczy, które chciałabym mieć na święta do domu, no to na pewno Was ze sobą też zabiorę. Na pewno nie będę Was zabierała na zakupy świąteczne, jeżeli chodzi o prezenty, bo ja już wszystkie prezenty mam kupione. Jedyne co, no to w którymś odcinku będziecie widzieć, jak ja te prezenty tak naprawdę pakuję. I jeżeli coś jeszcze będę chciała Wam powiedzieć, to na pewno to zrobię, bo teraz już wszystkiego nie pamiętam. Jest jeden kalendarz adwentowy, bo właśnie, zapomniałam o kalendarzu. Mam z Funko Popami kalendarz adwentowy z Harry'ego Pottera, który będę tutaj otwierać, jeżeli jesteście ciekawi. Nie kupowałam więcej żadnych jakichś słodyczowych czy herbacianych kalendarzy adwentowych, jak to było w poprzednich latach, bo po prostu stwierdziłam, że jest to bez sensu. Jeden ten kalendarz, na który się wykosztowałam właśnie z popami, jest dla mnie wystarczający. Dodatkowo przez cały rok szykowałam kalendarz adwentowy dla mojego męża, ponieważ już sobie od kilku lat obiecuję, że taki kalendarz adwentowy mu zrobię i codziennie do torebki będę mu wkładała jakieś tam prezenty, oczywiście drobne, bo no jakby nie stać nas, żeby teraz robić sobie nie wiadomo jak wielkie prezenty, więc jeżeli uda mi się jakieś tam przebitki raz na jakiś czas nagrać z tego, co on ode mnie dostał, no to na pewno to zobaczycie. Był bardzo zaskoczony, bo wiedział, że nie umawiamy się na jakieś takie duże prezenty, ale jakby no chciałam mu zrobić niespodziankę i to wyszło. Dzieciakom w tym roku kupiłam kalendarze adwentowe z czekoladkami, bo oni i tak tych prezentów i tego wszystkiego mają po prostu potąd, więc jedna czekoladka dziennie to będzie wystarczająco, a że Filip też powoli już skończył rok i powoli zaczyna jakby przyjmować do siebie słodycze, zaczyna je powoli jeść, my mu delikatnie je dawkujemy, no to taki kalendarz adwentowy dla nich będzie w sam raz, a jak po prostu będą troszkę starsi, Filip też będzie troszeczkę bardziej ogarnięty, zacznie chodzić, troszkę, wiecie, bardziej się plastycznie i artystycznie wyrażać, to liczę, że może w przyszłym roku uda mi się zrobić taki kalendarz adwentowy dla dzieciaków wspólnie z jakimiś zadaniami, z jakimiś pracami plastycznymi i tak dalej, ale no to dopiero w przyszłym roku, no to za rok Julka będzie miała 4 lata, Filip 2, więc liczę, że już szybciej da się z nimi coś zrobić niż na przykład teraz. W tym roku z Julką by można było działać spokojnie, ale chciałabym, żeby jakby oboje w tym uczestniczyli. Nie chcę robić kalendarza adwentowego tylko dla jednego dziecka z dwóch. Zresztą zupełnie w ostatnim czasie nie miałam głowy do myślenia nad kalendarzem adwentowym dla dzieciaków, a ten dla mojego męża szykowałam naprawdę już od stycznia. Od stycznia mu kupowałam rzeczy i wiedziałam, że to będzie coś, co na pewno uda mi się zrobić. Natomiast na kalendarz adwentowy dla dzieci nie miałam kompletnie żadnego pomysłu, nie planowałam go robić. I nie zrobiłam, będą mieli w tym roku czekoladki, no ale liczę, że w przyszłym roku już tak, wiecie, zadziałam porządnie. I to już chyba tyle, co chcę Wam na ten moment powiedzieć. Jeżeli coś mi się przypomni, to na pewno się do Was odezwę. No mam nadzieję, że będziecie ten vlogmas oglądać i będziecie się angażować i będziecie aktywni. O tym Wam jeszcze opowiem na pewno w kolejnym odcinku, który pojawi się chyba w przyszłym tygodniu. To będzie taki ten weekendowy vlogmas, bo planuję dla Was zrobić rozdanie z książką, być może z jeszcze jakimś upominkiem dla osoby, która będzie najbardziej aktywna i zaangażowana w oglądanie, komentowanie i w ogóle udzielanie się w trakcie trwania mojego vlogmasu i taka najbardziej, wiecie, wyróżniająca się osoba, którą wybiorę, no dostanie ode mnie po świętach paczkę. Mam nadzieję, że taki pomysł się Wam spodoba. Jaka to będzie książka, bo książkę mam już jakby na swojej biblioteczce i ona czeka, więc taką książkę już mam, ale na pewno coś do tej książki będzie jeszcze dodatkowego, bo sama książka to trochę mało dla takiej, wiecie, poważnej, dużej aktywności, więc tam na pewno będzie coś jeszcze, ale co dokładnie, to dowiecie się w trakcie trwania vlogmasu. Natomiast liczyłam, że uda mi się wygrać gdzieś w międzyczasie jakiś kalendarz adwentowy, czy to z książkami, czy z czym innym i że będę mogła
mogła się tym kalendarzem z większą ilością osób podzielić, no ale niestety moje szczęście jest takie, że nigdzie nic nie wygrałam kompletnie, więc no nie mam się za bardzo czym z Wami podzielić, jest mi trochę przykro z tego powodu, a nie stać mnie, żeby teraz kupić na przykład 5 osobom jakieś super zestawy książkowe, więc mam nadzieję, że mi to wybaczycie, ale na pewno jedna osoba na koniec Vlogmas zostanie przeze mnie nagrodzona. Więc ja już teraz dłużej nie gadam, bo jest cała masa rzeczy, które muszę zrobić. Świeżo wróciłam ze sklepu, więc wypadałoby może wreszcie zjeść śniadanie i się ogarnąć, bo wiecie, Julka na dole biega i w ogóle jest pełna energii, trzeba by to jakoś ogarnąć. No a mój mąż, mimo tego, że źle się czuje, to pracuje z domu przed komputerem, więc też nie nagrywam tego na dole, żeby im nie przeszkadzać, a po drugie, żeby sobie w spokoju tak pogadać, jak nikt nie patrzy, więc to tyle. Słyszymy się za chwilę. Przyznam Wam, że trochę dziwny ten 1 grudnia, bo niedawno się obudziłam z 3-godzinnej drzemki, jak nigdy, ale najwyraźniej organizm jest na tyle zmęczony, że tej drzemki potrzebował. Julka jeszcze też ze mną chyba 2 godziny spała, więc super. Tu jesteś, tak? Chcesz pomachać? No, więc Julka trochę ze mną pospała, więc może nie będzie jakoś strasznie upierdliwa wieczorem. Ale liczę, że też może pójdzie w miarę szybko spać. Natomiast oprócz drzemki, a teraz robię obiad, więc przepraszam, że tak zerkam. A oprócz drzemki przyszły do nas 2 fotele dla dzieciaków, które zamówiłam na Allegro, które Julka już kiedyś miała, bo kupiła mi w Biedronce, ale no, że tak powiem, przydarzyło mu się kilka przykrości i nie miałam już jak go wyprać, więc musieliśmy go wyrzucić, ale udało mi się zamówić praktycznie taki sam. Więc Julka od razu już wie, który fotel jest jej. Drugi fotel jest dla Filipa. Będziemy musieli w końcu wyrzucić Filipowy bujaczek, bo on po prostu nie wygląda. Ja już go chciałam jakiś czas temu wyprać, ale to się kompletnie nie opłacało, bo on się cały praktycznie już rozlatuje. Więc zainwestowaliśmy w 2 dziecięce piankowe fotele, na których mam nadzieję, że będą siedzieli, bo Julka swój uwielbiała od samego początku, gdy go tylko dostała, a jeszcze mieszkaliśmy u teściów, gdy go miała, więc była z niego zadowolona. Mam nadzieję, że Filip też będzie. Aktualnie, tak jak wspominałam, robię obiad. Artur pojechał po dzieciaki. Artur pojechał po Filipa do żłobka i po paczki, do paczkomatu, bo coś tam jeszcze poprzychodziło. Chyba jakieś ostatnie prezenty świąteczne albo jakieś zamówienie, które robiłam dla Filipa z mlekiem. Zaraz się przekonamy. I tak, jakoś tak, słuchajcie, zleciał mi ten pierwszy dzień. Nawet nie wiem kiedy, ale obstawiam, że to te leki też tak jeszcze na mnie działają, że po prostu zamroczyło mnie i koniec. Dobra. Która było twoje, Juluś? To pieskami. Pieskami, to tak. Proszę znaleźć jedyneczkę. Uda ci się znaleźć jedyneczkę. One są takie malutkie, tu są takie malutkie nogaki. Znajdź jeden. Jeden. No dobra, zobaczymy, co jest pod jedyneczką. O, Sky. Sky. Zobacz, tu jest Sky. Sky. No, zjadaj. Teraz jeszcze Filip
Powinniśmy w tym samym miejscu. Kuleczka dla Filipa. I ja dam Filipowi, wiesz? Pisiol. O, bo widzę, żeś ty jeszcze nie pojadł. Czekoladka do buzi. Jeszcze dzisiaj pożegnam i wezmę się za dalsze czytanie mojej świątecznej książki numer 1 w tym miesiącu, w tym vlogmasie. No to jeszcze najwyższa pora otworzyć mój kalendarz adwentowy, na który zamówiłam już chyba w wrześniu? Nie, w październiku. Chyba w październiku. O tym kalendarzu dała mi znać przyjaciółka, jak tylko pojawił się na Empiku. Ona już od razu obczaiła, jakie figurki są w środku, więc wiedziała, czy jest sens zamawiać, czy nie. Powiedziała, że jest bardzo, bo jest kilka takich figurek, że mi kopara opadnie, ale nie chciałam, żeby mi zdradzała, co tam tak naprawdę się pojawi w środku, więc folii się już pozbyłam i teraz jak to otworzyć, żeby tego nie zniszczyć? Aha, dobra. Okej. Mamy to. Ja co prawda nie będę chyba korzystała z tej podkładki, bo ten kalendarz stoi wysoko na biblioteczce, więc to by nie miało sensu, bo za każdym razem bym te wszystkie popy musiała ściągać, ale na pewno umieszczę je 24 grudnia wszystkie na tej podkładce, żeby to jakoś razem ładnie wyglądało. No i co, bierzemy się za numer 1? Jestem podjarana bardzo. Czekajcie, może zrobię jakieś zbliżenie na to okienko. Tylko sobie je troszkę tak napocznę, żeby mi było łatwiej. Tak bym chciała to delikatnie otworzyć, żeby tego nie zniszczyć. Chociaż to jest kalendarz, który po całkowitym otwarciu i tak wyrzucę to pudełko, ale wiecie, no, emocje. Nie będzie zaskoczenia od razu, bo jeszcze wszystko jest w folii. Nie wiem czemu, ale myślałam, że folia będzie przezroczysta i wiecie, uchylę okienko i już będę wiedziała, co jest w środku, ale nie, więc kalendarz odkładam. Zawsze marzyłam o tym, żeby mieć kalendarz z pupami i oto on jest. Nie będę jeszcze podglądać. Jest Harry. Jest Harry z mieczem Godryka Gryffindora. Proszę bardzo, mamy pierwszą figurkę w moim fanko popowym kalendarzu adwentowym. Moja pierwsza oficjalna figurka z Harrym, bo na swojej półce mam oryginalnej wielkości, jakby oryginalnej wielkości fanko popa z Lockhartem i z McGonagall. Natomiast żadnej innej nie mam, a to będzie mój pierwszy miniaturowy Harry. Kalendarz otwarty, popcorn zrobiony, więc będę się zaraz zbierała pod kocyk albo pod kołdrę i będę czytać w trakcie, gdy Artur będzie sobie oglądał coś na Netflixie. Prawdopodobnie skończy się na tym, że będzie to Wednesday, którą teraz bardzo chętnie wszyscy oglądają. Natomiast no, ja będę czytać otulona z każdej możliwej strony i chrupać dobrocie. I widzimy się już niebawem w drugim vlogmasie, w vlogmasie, który będzie połączeniem piątku, soboty i niedzieli. Mam taką nadzieję i mam nadzieję, że ten odcinek, właśnie ten drugi, pojawi się już w poniedziałek. Tak więc do zobaczenia już niebawem.